Jak zostałem oszukany 7 razy przez mistrzów Gry? 7. Mistrz Gry jako wróg. Było to sporo czasu temu, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z RPG. Jeździliśmy sobie po różnych Mistrzach Gry z kolegami, żeby grać u nich w RPG. Pamiętam, że z puszonym zostaliśmy zaproszeni jed... przez jednego Mistrza Gry, a żebyśmy zagrali w jakiś tulu, stworzyliśmy sobie postacie i zaczęliśmy grać. Problem w tym, że bardzo szybko na sesji okazało się, że wcale nie gramy w Cthulhu, tylko nas przeniosło w jakieś średniowiecze. I w tym wieczu oczywiście nikt nie umiał się z nami porozumieć, bo przecież to był język, język ludzi średniowiecza. Yy, jakiś staroangielski, którego my nie rozumieliśmy, więc nie byliśmy się w stanie porozumieć, nie byliśmy w stanie nic zrobić. Szybko nas dogonili. Oczywiście byśmy chyba cali nadzy, kiedy żeśmy się obudzili, więc, yy, więc nie mieliśmy ni nic przy sobie, złapali nas i tak naprawdę cały czas mistrz gry był przeciwko nam, był naszym wrogiem, nie pozwalał nam nic zrobić. Wszystkie nasze deklaracje kończyły się niepowodzeniem. Włącznie z tym, że jak chcieliśmy się yy, zabić, to że sam samobójstwo, to, to nam się też nie udało. Tak więc, to była sesja, w której pamiętam, yy, to jest trochę może trochę niechlubne, ale żeśmy postanowili, pisząc sobie na karteczkach spuszonym pod stołem, że chyba będziemy z tej sesji uciekali, no i żeśmy szybko wymyślili jakiś powód, że już musimy lecieć, że mama wzywa nas do domu i żeśmy uciekli z tej sesji. 6. Świat traktujący bohaterów graczy jako wrogów. Jakieś 20 20 kilka lat temu, kiedy jeździliśmy na konwenty i graliśmy u różnych mistrzów gry, zdarzali się tacy, którzy byli bardzo autorytarni i strasznie starali się udowodnić graczom tak naprawdę, że ich postacie są mało ważne, nic nie znaczą. Tak więc nieważne, czy Twój y, bohater był y, szlachcicem, czy był wielkim bohaterem, który uratował wioskę od, przed smokiem, czy też y, o nim opowiadano wiele historii, wciąż świat traktował jego jako przygłupa jako kogoś mało ważnego. Tak więc pamiętam, że kiedyś z taką drużyną właśnie, gdzie było dwóch szlachciców, jakiś wielki bohater, wjechaliśmy do wioski, ta wioska wciąż na nas tak łypała, chociaż wiedziała dokładnie, kim jesteśmy, wjechaliśmy do, yy, do pobliskiego zajazdu, a byliśmy grzeczni, więc nie robiliśmy tam burty, tylko żeśmy weszli, a i tak chłopi patrzyli się na nas z góry, odzywali się do nas z góry, barman nam w zasadzie nie chciał podać nic do jedzenia ani do picia yy, i trochę nas wyzywał. Tak więc to było trochę takie mało wiarygodne, to, ten świat nie był taki wiarygodny patrząc na to, co żeśmy zrobili w tym świecie, wcześniej i jacy tak naprawdę yy, nasi bohaterowie byli. Pięć. Strzał, który nie powinien się wydarzyć. Pamiętam, jak kiedyś graliśmy w Galickiej Gilii Fanów Fantastyki yy, w, w Warhammera u jednego z mistrzów gry i wszyscy tam poszliśmy, zaprzyjaźniliśmy się z jednym bohaterem nie niezależnym naszego mistrza gry, poszliśmy do... zostawiliśmy masę naszych przedmiotów na górze, ponieważ musieliśmy wejść do podziemi, spenetrowaliśmy te podziemia, potem, po czym wyszliśmy, no i okazało się, że ten nasz Przyjaciel BN uciekł, z, właśnie zaczął uciekać z całym naszym dobytkiem. Grałem wtedy halflinga strzelca, bo miałem wtedy taki okres z grania halflingami, którzy byli super pakierni. i w tym momencie ja yy, zadeklarowałem, że dobra mistrzu, no to ja w takim momencie strzelam do niego. A on mówi, no nie, no coś ty, przecież, jest, przecież tu jest, po prostu wiesz, on jedzie, jest już daleko, pada deszcz. A ja powiedziałem, no to, to nic, no daj mi minusy. No i miż gry mi dał minus 40, a jako, że ja byłem świetnym strzelcem, czy tam moja postać była świetnym strzelcem, wyciągnąłem łuk. Piknąłem, no i oczywiście wynik na, na kościach był jak najbardziej mm, y, sukcesem. No i cóż, niestety okazało się, że strzała trafiła i nic się nie stało. Tak więc sposób, iż w ogóle wtedy kazał mi wykonać ten rzut. Trzeba było powiedzieć, że po prostu jesteście za daleko, już nic nie możecie zrobić, on od odjeżdża w kierunku zachodzącego słońca i po prostu daliście się oszukać. I wtedy paradoksalnie mniej bym się czuł oszukany niż wtedy, kiedy strzeliłem i nic się nie wydarzyło. Wredny byłem mi Łowca halflingów. To działo się bardzo za dzieciaka, kiedy żeśmy po, y, zaczynali nasze przygody z y, RPG-kami, graliśmy w Warhammerka, no i tam y, kolega, jako że coraz bardziej nam pozwalał levelować, y, nasze postacie stawały się coraz silniejsze i miały coraz więcej magicznych przedmiotów, y, w końcu kolega stwierdził, że być może mojego halflinga jakoś zabije, no i stwierdził, że wymyśli sobie fajnego bn który był krasnoludem, który był po prostu łowcą halflingów, miał taką profesję. On umiał wyczuwać halflingi, no i po prostu łowił je, nie wiadomo z jakiego powodu. Być może, nie wiem, zniszczyły mu zamek albo tak jak orki, po prostu napadły na jego wioskę i, i zamordowały i zjadły wszystkich, nie wiem. I pamiętam, że moim halflingiem, ukochanym ludobrej z gizlem yy, wróciłem po mój, uwaga, diamentowy miecz, który yy, też ten mistrz -gryk wcześniej mi da, yy, yy, dał. Wróciłem do palącego się miasta, a w tym momencie okazało się, że jakimś cudem ten krasnolud właśnie znalazł mojego Halflinga w jakiejś bocznej uliczce, no i cóż, tak skończyła się kariera mojego bohatera. Oczywiście było to bardzo dawno temu, więc stworzyłem sobie kolejnego Halflinga, syna mojego yy, Luda Brailsgirdla, który yy, biegał po świecie po to, żeby znaleźć tego, tego zabójcę Halflingów. Tak więc no cóż, czułem się oszukany dlatego, że tak naprawdę Miejscz Gry starał się zrobić wszystko, ażeby zabić mi, mi postać, a nie żeby zrobić, by bym ja jako gracz bawił się jak najlepiej. Trzy. Kobieta na sesji i źle rozłożony czas przez Mistrzegły. Działo się to y, też sporo czasu temu, kiedy Mistrzegły zaprosił moją koleżankę, kumpla oraz mnie na sesję, i niestety zdarzyło się tak, że chyba źle wyważył czas na poszczególne postaci, ponieważ tak naprawdę koleżanka grała przez ładnych trzy godziny yy, takie pojedyncze sceny z mistrzem gry, a myśmy z kolegą si siedzieli właśnie gdzieś tam w rogu, biedni, popijaliśmy sobie jogurt yy, truskawkowy i w zasadzie yy, bardzo mało graliśmy. Tak więc cóż, no czułem się trochę oszukany wtedy, yy, ponieważ no, Myślę, że Gry powinien właściwie rozkładać czas na każdego z graczy yy, i pozwolić się mu bawić między w tym samym, w takiej samej ilości czasu, a być może po prostu stworzyć wspólną, wspólną sesję i yy, taka, żeby wszyscy gracze bawili się razem, tworząc drużynę, a nie tylko i wyłącznie yy, grając osobne scenki. 2. Przejęcie decyzji postaci. Działo się to podczas sesji w swoją ukochaną legendę pięciu kręgów, kiedy prowadził nam jeden kolega, swoją doskonałą Gry, yy, Świetnie przygotowaną sesję, gdzie Doszło do momentu, kiedy ja, jako gracz, czy w, czy w zasadzie jako postać, musiałem dokonać wyboru, czy, czy to moja postać ginie, czy ginie jej alter ego, którą właśnie trzymałem za rękę i albo mogłem ją puścić, albo wyciągnąć, yy, ocalając przy okazji yy, sprzed powodzi. I pamiętam, że w tym momencie mistrz Gry tak naprawdę nie pozwolił mi podjąć decyzji, i w zasadzie to byłaby taka sama decyzja, jaką podjął za mnie Misz Gry ale on przejął moją postać i to on powiedział, że moja postać wyciąga tą, e, to moje alter ego i sama wskakuje w e, otchłań wody. I tak naprawdę czułem się bardzo oszukany, ponieważ to była ostateczna, końcowa decyzja na ostatniej scenie, e, gdzie tak naprawdę oczywiście to ja powinienem podjąć decyzję, a nie mistrz gry. No pamiętam, że kolega miał kaca moralnego przez długi długi czas, e, no ale cóż, no, każdemu zdarzają się błędy, nawet najlepszym mistrzom gry. I jeden pozytywnie oszukany. Ostatni z przykładów będzie świadczył o tym, jak można zostać również pozytywnie oszukanym. Zostałem zrobiony w konia przez Cravena, Pozdrawiam serdecznie. I działo się to na sesji Legendy Pięciu Kregów, gdzie graliśmy w Na Ziemiach Lwa i Craven odgrywał rolę Daimio klanu lwa. I całym odgrywaniem tej bohaterki yy, dajmy o, Klanu Matsu, yy, swoją mową ciała, swoim graniem w meta. Kraven oszukał mnie tak bardzo, że miałem wrażenie, że to że on jako osoba, on jako Kraven nie rozumie kodeksu Bushido, a przecież jest doskonałym mistrzem gry i świetnie również prowadzi legendę pięciu kręgów mają w y, jednym palcu. To jest to było niesamowite uczucie, kiedy ja nie tylko jako postać, ale jako Wojtek frustrowałem się myśląc Jezus Maria, co on tam po prostu wygaduje. Niesamowity klimat, bardzo to fajnie zadziałało yy, i to jest sesja, którą pamiętam do dziś. Dzięki wielki Kremen. I w tym przypadku to pozytywne oszustwo polegało na tym, że myśmy w momencie, kiedy mieliśmy dokonać pewnej, yy, pewnych decyzji, co robimy, czy tak naprawdę podnosimy rękę na naszą yy, dajmy czy nie, myśmy zareagowali zupełnie automatycznie już, nie tylko myśląc, co by zrobiła nasza postać, ale my jako osoby, żeśmy po prostu stwierdzili nie, to po prostu trzeba skończyć yy, i zakończyć tą farsę. To był naprawdę bardzo, to bardzo ciekawy zabieg, który spowodował, że no nie mieliśmy zupełnie żadnych wątpliwości. No cóż, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego kanału. Napiszcie nam również w komentarzach na dole, jak wy by byliście yy, oszukiwani przez mistrzów gry, czy to w sposób pozytywny, czy to w sposób negatywny. Chętnie porozmawiamy z, z Wami yy, pod tym filmem o tych różnych przykładach. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału, kliknijcie w dzwoneczek, ażeby otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach. No i cóż.